Od lat naukowcy, również z Centrum Badań w Waltham należącego do Mars Incorporated, badają fascynującą relację człowiek-zwierzę. Na podstawie tych badań wiemy, że ma ona wpływ na wiele aspektów naszego życia. Również na szybszą rekonwalescencję po zabiegach chirurgicznych, po przebytych badaniach, po leczeniu. Dzięki współpracy Mars Polska oraz Fundacji Dr. Clown, a przede wszystkim dzięki otwartości polskich szpitali dziecięcych, możemy w tej chwili obserwować fascynującą integrację, zharmonizowanie psa, terapeuty i młodego człowieka, który chociaż na chwilę zapomina o tym, że jest wyłącznie pacjentem. Najbardziej wzruszające doświadczenie mojej pracy z dziećmi na oddziałach to historia dziewczynki, która przebywała na oddziale już jakiś czas, kiedy zaczęliśmy tam przychodzić z psem. I cały personel myślał, że albo nie potrafi mówić, albo tak się zablokowała ze względu na stres. W czasie zajęć z psem się odezwała, zawołała psa i od tej pory już mówiła. To pokazało mi, że ta praca z psem, obecność psa na oddziale ma sens i warto to robić, bo naprawdę pies może zdziałać cuda. Zajmujemy się tak zwaną terapią śmiechem, czyli tym wszystkimi działaniami, które mają doprowadzić do tego, żeby mały pacjent w szpitalu przestał myśleć o chorobie, o tym, gdzie się znajduje, o tym białym otoczeniu. Dogoterapia to jest kolejny sposób na odciągnięcie dziecka w sytuacji choroby po to tak naprawdę, żeby szybciej zdrowiało, czyli żeby ta psychika nam troszeczkę pomogła w tym, aby dziecko lepiej się czuło w szpitalu. Uśmiech leczy, to udowodnione. Wspomaga krążenie krwi, dotlenia. Wspiera cały proces leczenia, podnosi poziom tak zwanych hormonów szczęścia. Na tych pozytywnych aspektach uśmiechu bazuje Fundacja Dr. Clown, która prowadzi terapię śmiechem dla dzieci i seniorów, wspierając personel medyczny od 18 lat. Podobnie jak uśmiech i terapia śmiechem, tak i relacja z psem wnosi dużo radości. Dlatego tak bardzo cieszy nas ten nowy projekt Fundacji Dr. Clown i Mars Polska i ten nowy aspekt pracy doktorów klaunów. Zwierzęta czynią świat lepszym, dlatego my zobowiązani jesteśmy czynić lepszy świat dla zwierząt.